Siema, cześć i czołem moi mili. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Radda. Zagrajmy sobie w Resident Evil 3. Będzie to trzeci odcinek tej serii, więc zacznijmy rozgrywkę. Szybko się załadowało. Jesteśmy tutaj. A musimy się udać najpierw tutaj. Nikogo nie widzę. Tak dla przypomnienia, pewnie w poprzednich odcinkach mówiłem, że twarzy Jill Valentine użyczyła modelka rosyjska Sasza Zotowa. Można to sobie sprawdzić w Google. Welcome. Dziękuję, że upadłeś i już mi, mam nadzieję, że nie wstaniesz. Mamy hydrant strażacki, który nam się przyda. Zabieramy. Bardzo dobrze. Tutaj zabierzemy. Można poczytać sobie notatkę pracownika metra. W ostatnich kilku dniach brutalne ataki się nasiliły. Udało mi się zdobyć strzelbę na wypadek, gdyby zrobiło się nieciekawie. Trzymam ją przypiętą do stojaka z bronią. Dzięki temu jest zabezpieczona przed złodziejami, gdy wychodzę szukać nabojów. Gdyby wszystko trafił szlak, trzeba przeciąć łańcuch i zrobić użytek z tej broni. Modlę się, żebyśmy wszyscy wyszli z tego cało. Okej. Ekwipunek. Stan niepokojący. Dobra, chyba jest dobrze. Tutaj zabierzemy sobie, znaczy otworzymy, ja to wiem. Otwórzmy tutaj sobie wytrychem tą kłódkę. Bardzo się cieszę z takich gadżetów jak spray leczniczy. I podleczymy później. Na razie jeszcze może mamy granat. Roch. Wstałeś jednak. Oj. I po co ci to było? Ale lipa, że nogi mu tutaj wystają. No są takie małe niedopracowania. Tamtędy weszliśmy tutaj. Przez tą szybę widzimy tamte drzwi. To jest ten korytarz, tamtędy ten, ale mamy tutaj strzelbę. Zabierzmy tą strzelbę. Nożyce do prętów. Użyj. I strzelba jest nasza. Także tak wygląda. Mamy miejsce. Tam też się ktoś dobija. No to ładujmy jeden pocisk tylko do pełnego magazynka. Tutaj już wszystko zabraliśmy. No cóż. Praktycznie tutaj wszystko mamy. Najpierw sprawdzimy tutaj pomieszczenie. Nikogo nie widzę. Czysto. Dokładnie tak. Tylko nie ma zasilania. Te wszystkie notatki, instrukcja Kate Bros, Railway. Czytajcie sobie sami. Można zrobić pauzę, poczytać. Jak ktoś chce. Ja, żeby rozgrywka po prostu bardziej fabuła się posuwała do przodu, to będę tylko to przewijał. A jak ktoś ma ochotę się zagłębić bardziej w szczegóły, to zapraszam do lektury. A tymczasem otwórzmy tutaj zamek.
Użyj. I teraz ciekawe. Co my tu mamy? Naboje do pocisków. Nie ma miejsca. Czy ja mogę tutaj coś sobie... Dobra, mogę. Podleczę się. Stan zdrowia dobry. Zabieramy te pociski. Tutaj chyba już wszystko jest. To, co mieliśmy wziąć do wzięcia, wzięliśmy wzięte. No to cóż. Tutaj jeszcze wrócimy. Ale musimy uruchomić... Żeby tutaj było napięcie, tak? Czyli musimy się dostać gdzieś tam do elektrowni. On mi tutaj miał wejść. Nie ma na lewo. Ale to trochę lipa z tymi drzwiami. Ale to trudno. To są takie mankamenty. Niedopracowane gdzieś coś. Ale i grywalność jest mega, mega. Skupienie. Come on. Kurde, trafia Jill. Na kolana i lecimy dalej. Lecimy teraz właśnie. Gdzie jest to z tym hydrantem? Chyba tutaj. Nie, tutaj nie. Tutaj będziemy później. Czyli już się pogubiłem. Mapa? Od czego jest? A mapa jest od tego, żeby sprawdzić. Właśnie. Ja wiem. Czyli tutaj jeszcze wiele rzeczy nie zrobiliśmy. Gdzie to jest z tym hydrantem? To jest chyba tutaj. Będziemy musieli się tam udać. W takim razie... W takim razie cofnijmy się tutaj. Od razu pójdziemy do skrzyni i sobie przechowamy to, co nam jest niepotrzebne. Chodź. Skrzynia. Przechowaj. Póki co. Przechowaj. Przechowaj. Apteczkę zostawimy. To jest potrzebne. Te dwa pistolety mają pełne magazynki i 43 w rezerwie, czyli jest ok. Strzelba ma 4. Nie, zaraz. Muszę wziąć. Muszę wziąć tutaj naboje do strzelby. Wyjmij. Oraz te klejnoty. Gdzieś tutaj mi się ten odcinek nie się nakłada. Ja coś tutaj z. Nie tak zrobiłem, ale niech to będzie taki odcinek nakładający się. Coś zrobiliśmy, coś było, ale następne już będą tak, jak powinno być. Mnie te save'y tam pogubiły, bo ja powinienem to wyczyścić i na nowo save'ować, ale trudno. Mam dwa, jeden chyba tam był użyty, czyli wracamy do, metra. Czyli lecimy tędy. Czyli pobiegamy trochę. A chcę jeszcze to zrobić istotnego. Ale to za chwilę. Dobrze. Tutaj wrócimy. O kurcze, tego się nie spodziewałem. Ale się wystraszyłem. Ciarki na plecach miałem. Kurcze, czemu nie mogę? Przecież trafię. Nie można go trafić. Ty czołgista! Nareszcie. Lecimy, lecimy szybko. Ładnie ten cień pada tutaj. Tej furtki na ścianę. Ile krwi. Lecimy, lecimy. Kurczę, żebym mógł tym rowerem jeździć, choć ma zdezolowane koło. No to nawet i tak nie można jeździć. Udamy się tu. Będzie. Użyj tych klejnotów. Nie mam żadnych. Aha, to jeszcze mi gdzieś jeden brakuje. Dzięki temu, co zdobędziemy. Granat.
To byłem. Mam tutaj granat. Ok, jeszcze mam jeden wolny slot. I będę miał zaraz drugi. To super. Kolba taktyczna do strzelby. Dawaj. Dobrze, i teraz sobie możemy połączyć tą kolbę taktyczną ze strzelbą. Dawaj, to połącz kolbą. Teraz wygląda strzelba tak. Co mi to daje? Kolba taktyczna zmniejsza podrzut i zwiększa celność. Czyli to jest na plus. Czyli tak jakby nie było, stuningowaliśmy sobie strzelbę. Udamy się do skrzyni. Pozbędziemy się zbędnych przedmiotów. A zbędne to które? Nie wszystko mi jest tutaj potrzebne. Także niczego się nie pozbędziemy. Lecimy dalej. Ciągnąć fabułę do przodu. Robimy tylko mapę. Trzeba zaglądać na mapę. Tutaj wiem, nie zrobiłem wszystkiego. Ale czy... Właśnie, o co to chodzi? Dobra, wracajmy. Wracajmy do tamtej ulicy. Ładnie to wszystko wygląda, ta gra świateł, cieni. Proszę, on tutaj wstał jeszcze. Hello! I Coco Jumbo. Lecimy dalej. Polecimy sobie... Tutaj ugasimy... O, mamy tutaj śmiałków. Obywateli, którzy się przemienili. Bardzo przykra sytuacja. My się przemienić nie chcemy, więc unikamy ugryzień kontaktu z takimi obywatelami. Użyjemy sobie hydrant. Ugasimy ten pożar. Tak, musimy się dostać do elektrowni. Czysto. Ale najpierw otworzymy tutaj wytrychem kłódkę. I coś zdobędziemy. Apteczkę. Spray leczniczy, którą możemy tutaj przechować. Przepraszam. Do zwrażenia. Przechowaj też te szczypce. I lecimy tutaj po co nam dwie pary szczypiec. Nożyce do prętów. Dobra. Lotów wolnych mamy 3. Wystarczająco. Ważne, że mamy stan zdrowia dobry. Apteczkę w rezerwie. No i to co widzimy, to jest wszystko przydatne. Właśnie, obetniemy sobie nożycami do prętów łańcuch. Użyj. UBCS? Yeah, careful, careful. Come on, don't look at me like that, all right? I'm not an infected. No, wait, please! What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. No to nieźle się tu wyprawia wszystko. Twoich zabijają. On jest podejrzany w ogóle, ale
Tak jak mówiłem, widzimy tutaj twarz Jill Valentine. Tak jak mówiłem, to jest twarz użyczona przez modelkę Saszę Zotową. O, dziękuję za naboje do strzelby. Super. Chociaż tutaj mi się to nie podoba, że tak się to dzieje. Czytajcie sobie sami, dziennik treningowy. Ktoś chce, robi sobie pauzę, czyta. Ja tutaj będę, przeklikam to. I gitara. Więc bardzo, bardzo niedobrze. No cóż, fabuła jest bardzo ciekawa. Może zmienię sobie na ten teraz pistolet. Spójrzmy, jak to wygląda, bo nie wiem, czy pokazywałem. Niewielki rozmiar, wykonany z bardzo trwałej żywicy, używany przez siły zbrojne na całym świecie. Glock 19. Dokładnie, strzelałem z takiej broni. Na strzelnicy można sobie wykupić 60 pestek. Płaciłem bodajże 60 czy 70 zł. Po 8 sobie ładowałem do magazynka i oddawałem strzały. Szedłem, sprawdzałem, jakie są trafienia, w które miejsca do tarczy z 25 metrów. Nie było tak źle. Także zachęcam do korzystania z takich rzeczy. Obeznania się w ogóle z bronią, z przeładowaniem. Bo na filmach, w grach to całkiem inaczej, ale dobra. Czyli Glock. Strzelbę zobaczmy. A, już pokazywałem. Jeszcze nie strzelaliśmy. Postrzelamy niebawem. A, i drugi pistolet. Obejrzyj. O, proszę, przez Kendo. Wykonane specjalnie dla... dostosowane do preferencji Jill. Świetny pod każdym względem. Odznacza się wyjątkową celnością i siłą rażenia. Także... Zobaczcie, nawet tutaj jest Super Tactics and Rescue Service. Czyli STARS. W skrócie. Miecz samurajski się nazywa. Dobrze. Kontynuujmy przygodę. Zaraz się dowiemy, do czego nam to posłuży. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja za dzieciństwa, na podwórku się bawiąc jako dziecko, robiliśmy takie różne koki, rysunki kredą na chodniku. Jemu nie poszło. Dziękuję za 4 pestki, tylko dlaczego tak mało? Tak samo jak tłumaczyłem. Przeklikajcie sobie. List samobójcy z UBCS. Ciach. Prach. Kurde. To nieźle. Tam byliśmy. Mojej. Tędy właśnie przyszliśmy, dobra. Nic się tutaj złego nie dzieje jak na razie. Tutaj mamy interesantów, którzy by chcieli tutaj wejść do mnie i zrobić mi krzywdę. Ale póki co to ogrodzenie ich powstrzymuje i dobrze. O, jakaś informacja. Notatka elektryka. Okej. Tak. Wiem, dzięki za info. To się wszystko mi przyda. Naprawdę? Och ty. Muszę ich rozwalić. Gdzie ty jesteś? Dostał? Jeszcze ty. Kurde, weź tak traf, jak oni biegają, ale udało się. Mogę tak perfekcyjnie celować. Zobaczcie, jak ta elektrownia jest tutaj porośnięta jakąś tkanką biologiczną. Ale to tylko na spokojnie, jak mam czas na to. Tak to ogólnie mi to tak lata. Dobra.
Korzystam z tego. Korzystam z Logitecha klawiatury. To jest klawiatura G12. Bardzo fajnie mi się tutaj sprawuje. Wiadomo, wsad do sterowania, jak najbardziej standardowa procedura. Na nich nie ma co marnować amunicji, póki mi tutaj nie zagrażają. Są za ogrodzeniem, ok. A myszkę mam gamingową również. Się wystraszyłem. Gamingową również, to jest myszka Lightspeed Logitecha 502. Właśnie z tym moim przyciskiem do precyzyjnego celowania, bardzo fajna sprawa. I do tego z ciężarkami, z odważnikami mogę sobie regulować jej poprzez tam dodawanie lub odejmowanie tych gramów. Ale ja mam tutaj, ja lubię, żeby była ciężka, oporna. I mam na 3200 dot per inch ustawione właśnie, że ja lekko ruszam i ja tutaj wszystko sobie kontroluję. Ale to trzeba było czasu, treningu, żebym mógł to robić tak, jak to widać. Mamy nóż? Nie. Trudno. Gadżety takie jak proch się przydają, robimy sobie pociski, wiadomo. Lecimy tutaj. No to co? Tam kogoś widziałem. O. Tam ktoś był. Jeszcze. O, koleżanka druga. Kurczę, trafiaj Jill. O, właśnie teraz mogę sobie się dobrze skupić. I kolega. Miałeś dwie panienki tutaj, widzę. Wystarczył jeden konkretny strzał. Bardzo dobrze, pójdę sobie tędy. Bo to może symulować, że sobie leży. O właśnie. I na plecy. Odpoczywamy. Kolejna mi tutaj tańczy. Ej. Na brzuszek, ładnie na cycki pad. I nie wstawać, proszę. Otworzymy sobie kłódkę. Bo to jest wytrych. Super, co my tutaj mamy? Bardzo dziękuję za pestki. Do pistoletu. Tutaj nic nie ma. Smutno mi z tego powodu. A tutaj mamy proch. Wszystko się przyda. Sprawdźmy, ile my rzeczy tutaj mamy. To mogę połączyć sobie z tym. Zwolni nam się slot. 15 pestek. Połącz sobie z tymi pestkami. Mam 50 w jednym slocie. Tu mam 3 wolne na jakieś tam pozostałe gadżety, które tutaj podczas eksploracji możemy sobie przechować. No dobrze. Tutaj na razie nikogo nie widzę. I jeszcze dla przypomnienia, tutaj w trójce akcja dzieje się 8 godzin przed dwójką. To jest uzupełnienie, tutaj się dużo dowiadujemy, czego w dwójce nie było, tak? Czyli takie uzupełnienie. Czerwona roślinka, zielonej nie mam, to nie pomieszam. Ale jesteśmy na dobrej drodze. O, mamy dodatkową torbę na biodra. Czyli bardzo, bardzo super, bo zwiększyły nam się... mamy teraz o 2 sloty więcej do przenoszenia przedmiotów. Mieliśmy 2, a mamy teraz 4 wolne. Super, super. Zobaczymy tutaj, coś jest, jakaś notatka. Faks od kierownika podstacji. Czytamy jak chcemy. Dobra. Zajrzyjmy tylko tam na chwilę, bo tam już nie będziemy w tym odcinku tego robili. A dlaczego? Bo bardzo śmierdzi. Zrobimy to sobie w odcinku 4. Może przestanie śmierdzieć. Ale wątpię. Aha, tylko się jeszcze rozejrzę. Przez szybę. Zobaczcie, jak tam to wszystko porosło. Dobra, wejdziemy na chwilę.
jakaś tkanka. A my musimy się tam dostać. Nie wiemy, jakie to niebezpieczeństwo na nas czeka. Ale w kolejnym odcinku się wszystko dowiemy i damy radę. Mam nadzieję. Rad D przez 2D. Dobra, do skrzyni. To my możemy tutaj sobie wziąć, a co zostawić? Nóż w sumie nie chcę, proch strzelniczy mamy jeden, to tutaj nie mamy nic. Ziółka zielonego nie mamy. To na razie czerwone przechowamy. Pociski, to co tutaj widzimy, jest to nam wszystko, wszystko przydatne. Także zostaje tak jak jest. Spójrzmy tylko jeszcze na mapę. Dobra. Tutaj wiem, mamy to przechować. Czemu jest to tak? A dalszy. Zmień obszar. C. Dobra, czyli tutaj jesteśmy, tutaj byliśmy. Tutaj jest coś do zrobienia. Udamy się tutaj, jakieś drzwi są. Zobaczymy. Stacja metra. Tutaj też coś będzie do zrobienia. Tutaj jeszcze jest coś do zrobienia. Ale to później. No to jak już w następnym odcinku tutaj będziemy wracali, to spróbujemy tutaj sobie wszystko wyeksplorować na tip-top. A tymczasem zapiszmy sobie rozgrywkę. I zróbmy to teraz. Kurczę, teraz będę odtąd zapisywał. Ja tutaj pomieszałem z poprzednimi rozgrywkami i mi się pomyliło. Dlatego ten odcinek się tak trochę nakłada. Ale jest też dużo nowych rzeczy, także kolejne już będą na Zicher. Dobrze. Tu zapisałem 4, tak? A to jest odcinek 3. No dobrze, będzie takie przesunięcie. Trudno, ale to wszystko będę kontrolował. Także tymczasem. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Kciuk w górę byłby miło widziany, ponieważ bardzo wspiera mój kanał. Bye bye!